Kochanie, dziś jest najlepszy dzień w moim życiu. Oto nasze obrączki. Auć! Katna, wszystko w porządku? Zrobiłaś sobie krzywdę? Co? Moja panna młoda nie żyje! Co jej się stało? To druzgocące! Umrzeć na własnym ślubie! Kto ją zabił? Jeden z nas! Weźcie się w garść! Znam kogoś! Brak odpowiedzi? A, ktoś dzwoni. Hej, stary, możesz wyjąć mój telefon w kieszeni. Daj mi telefon. Detektyw Pikachu. Ta, tu jestem. No, no, no. Oto nasza ofiara. Co my tu mamy? Pulse? O nie. Fiu, jestem spokojny. Spróbuję ją ocucić. Czysto. Znowu czysto. Dalej. Mega czysto. Fiu, która godzina? O, ludzie, muszę wiedzieć, kiedy zmarła panna Delight. Napisz dokładny czas poniżej. Dziękuję. Odsuńcie się! Nie przeszkadzajcie w śledztwie! Muszę ogrodzić miejsce zbrodni. A teraz zbiorę dowody. Jaka była przyczyna zgonu? Aha, to jest to. Rozumiem, to trucizna. Oto lista gości. Zabójca jest jednym z nich. Kto to był? Dogday, to byłaś ty. Masz na sobie ślady trucizny. Przyznaj się, to ty stoisz za otruciami. Wiem, co się stało. Panna Delight wpadła w odwiedziny. Kto to jest? Hej, Dogday. Twój dom jest naprawdę uroczy. To jest dla ciebie. Zaproszenie na ślub? Zapiszę sobie tę datę. Czy mogę prosić o szklankę wody? Ha, halo? Chodźcie tutaj w tej chwili, natychmiast. Weźcie ze sobą wszystkie meble. Zacznijcie wszystko ładować. Dobrze. Oto woda. Ha? Moje meble. Gdzie są moje rzeczy? Zostałam okradziona. Nie, dlaczego? Miss Delight, nie ujdzie ci to na sucho. To wtedy wlewasz truciznę do jej szklanki. To było łatwe. Jesteś tą złą. Nie, nie, nie. Nie było tak. Jadłam moje ulubione jedzenie. I przypadkowo poplamiłam sobie spódnicę. Ups. Kto to może być? Wściekły pies! Co to jest? Zaproszenie na ślub od Miss Delight i Zookeepera? Wow! Dziękuję, będę tam. Co się ubrać? Co znowu? O, przepraszam, że na ciebie szczekam. Proszę podpisać. Jasne. Gotowe. Nieźle. Aktywacja systemu bezpieczeństwa i nadzoru w moim domu. Widzisz, wszystko jest na swoim miejscu. Miss Delight nigdy mnie nie okradła. Nie podejrzewaj mnie, nie mam motywu. Tak, to ma sens. Przepraszam. Detektywie, kiedy zaczniesz szukać prawdziwego zabójcy? Kto to może być? Aha, Kane, co to? Kolejny dowód. Hej, za kogo się masz? Powiedz to, dlaczego zabiłeś pannę Delight? Wiem, że to zrobiłeś. Oto jak to się stało. Panie i panowie, zaraz będziecie świadkami mojej najlepszej magicznej sztuczki. W magiczny sposób zniknę na waszych oczach. Patrzcie na tkaninę. Kane, otwieraj. Gdzie on się podział? O, jest otwarte? No dobra, mogę wejść. Hokus pokus! Hej, Kane, gdzie jesteś? Czy on naprawdę zniknął? O, tam, za kanapą. Hej, czemu się chowasz? Zepsułaś moją magiczną sztuczkę. Jesteśmy na wizji. O, hej ludzie. Jesteś zaproszony na mój ślub. Naprawdę chcę, żebyś tam był. Pa, subskrybenci Kane'a. O, Delight! Więc zatrułeś jej napój. Idealna zemsta. Kane, jesteś zabójcą. Nie, 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 to nie tak.
oto, co naprawdę się stało. Panie i panowie, zaraz zobaczycie magiczną sztuczkę na żywo. Zobaczycie? Miss Delight! Brawo, brawo! Hej, jak tu się znalazłam? Chciałam dać ci zaproszenie na ślub. No, zapisz datę. Możesz odstawić mnie na miejsce? Jasne, chwileczkę. O, moje ręce nie działają. Muszę użyć laski. Do widzenia, Miss Delight. Jestem niesamowitym magikiem. Transmisja na żywo zapewniła mi 1 000 000 subskrybentów. Widzisz? Nie miałem motywu, aby zabić Miss Delight. Hej, jak to zrobiłeś? Magia! Gdzie on się podział? Kane, sabotujesz moje śledztwo. Kto z was jest następnym podejrzanym? Aha, ukrywa miłosną nutkę. Hopi, to ty! Wiem, to ty otrułaś Miss Delight. Przyznaj się. Nie, to nie byłam ja. List miłosny, to jest motyw. Zbrodnia w afekcie. Panna Delight przyszła zaprosić cię na swój ślub. Ty nie możesz tu być. Co masz na myśli? Puść mnie. Nie sądzę. Jestem tu, by zaprosić cię na wesele. Zookeeper i ja bierzemy ślub. Tak, dzięki. Pa. Chwila. Po tym wszystkim? Ściana miłości? Zakochałaś się w moim narzeczonym. Przepraszam, nie powinnaś tego widzieć. Zookeeper i ty. Nawet o tym nie masz. Do zobaczenia na moim ślubie, wielkoucha. Miss Delight jest wredna. Zawsze dostaje to, czego chce. Teraz to się zmieni. Więc otrułaś pannę młodą i pozbyłaś się konkurencji. Wszystko ma sens. To ty jesteś mordercą. Zookeeper? Nie, zabierz to. Panna Delight przyszła zaprosić mnie na swój ślub. Zookeeper i ja bierzemy ślub. Oto zaproszenie. Co to? Nie, nie. Na razie powinnaś iść. Chwila, po tym wszystkim? Ściana miłości. Zakochałaś się w Hagim Wagim. Tak. Ty i niebieski potwór? O, to romantyczne. Mam pomysł. Dodam Hagiego do listy gości. Daj mi długopis. Jak to przeliterować? Hej ludzie, skomentujcie poniżej, jak napisać Hagi Wagi. Wtedy dodam go do listy. Wielkie dzięki. Mam cię. I już, Hagi Wagi też będzie. O, dzięki Miss Delight. Nie ma za co, zobaczymy się na ślubie. Otwórz list. Racja, to Hagi Wagi. Ale cicho, to nasza tajemnica. Aha. Zarzuty zostały wycofane. Ale śledztwo trwa. Cicho. Jasne, będę cicho. Nie, dziecko jest na pewno niewinne. Hagi Wagi, jesteś podejrzany. Jesteś następny. Zatrułeś pannę Delight. Lepiej się do tego przyznaj. Ej, zdejmij słuchawki. Ty ją zabiłeś. Oto co się stało. Grałeś w swoją ulubioną grę i nic nie słyszałeś. Hej, daj spokój. Czy słyszałem dzwonek? A co tam? Przestań dzwonić. Jestem zajęty. Nikogo nie ma w domu. Ach, ktoś jest naprawdę natarczywy. O, no i grałaś się. Otwórz. Hej, Hagi. A ty dokąd? Czekaj. Jestem tutaj, żeby zaprosić cię na mój ślub. Zookeeper i ja... Hej, słuchasz mnie? To niegrzeczne. A, moja gra! Ty! Na czym to skończyłam? Potwierdź obecność. Widzimy się na ślubie. Zniszczyłaś to. Więc zatrułeś pannę Delight. Zemsta jest słodka. Hagi, to twoja robota. Sprawa zamknięta. Nie, to się nigdy nie wydarzyło. Powiem ci mój punkt widzenia. Właściwie to byłem w trakcie gry. Ale złapałem wirusa. To mnie zahipnotyzowało. Nie mogłem się ruszyć. Hagi, otwieraj! Dlaczego nikt nie może otworzyć drzwi? Coś musi być nie tak. Idę, Hagi. Co? Ojejku, to wirus hipnozy. Po prostu nie oglądaj go. Uratuję cię. Miss Delight, uratowałaś mnie. Dziękuję. Mam dla ciebie coś innego. Zaproszenie na ślub. Przyjdź. Do zobaczenia. Widzisz, panna Delight mnie uratowała. Nigdy jej nie zabiłem. Hej, chcę moje słuchawki. Upsik.
Więc kto jest zabójcą? Śledztwo się przeciąga. Hej, detektywie, został jeszcze jeden podejrzany. Ja? Ty, przesłucham cię. O co chodzi? Zabiłeś pannę Delight. Wiem to na pewno. Oto co się stało. Jesz romantyczną kolację i właśnie zamierzasz oświadczyć się pannie Delight. Twoje zdrowie. Jesteś najcenniejszą osobą w moim życiu. Od dawna chciałem cię o to zapytać. O, przepraszam. Co mówiłeś? Od dawna chciałem zadać to pytanie. Czy ty... wyjdziesz za mnie? Daj mi chwilę, muszę odebrać. Halo? I co z tego? Nie, nic nie robię. O, naprawdę. Ha? Jesteś najsłodszy. O, chwilę. Oświadczają mi się. Tak, zrobię to. Daj mi pierścionek. O, dzięki. Co mówiłeś? Nie, to nic ważnego. Co? Jak ona może? Panna Delight złamała mi serce. Dlatego otrułeś pannę młodą w środku wesela. Genialnie. Sprawa zamknięta. Co? Wcale tak nie było. Mieliśmy romantyczną randkę. Panna Delight była bombardowana telefonami. Zignoruję to. Mów dalej. Więc, panno Delight, czy wyjdziesz za... A... mój błąd? Kto non-stop wydzwania? Mister Delight? Ty? Co? Ona już cię nie kocha. Ona wyjdzie za mnie. Tak! Kocham cię! Chwilkę. Dziwne. Nikogo nie ma. Jestem w domu. Będzie moja. Zazdrosny facet próbował nam wszystko zepsuć. Nie zabiłem swojej narzeczonej. Ja ją kochałem. Tak, ładna historia. Przepraszam, zarzuty wycofane. Wybacz. Niech to. Chyba mi czegoś brakuje. Phew, gotuje się. Kelner, mogę prosić o wodę? Dzięki. Co? No tak, to byłeś ty. Kelner! Otrułeś pannę młodą. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem? Aha, tutaj jest. Butelka, jesteś aresztowany. Wrzuciłeś truciznę do szklanki panny Delight, bo nie chciałeś, żeby wyszła za Zookeepera. Chwila, nadchodzą drinki. Dzięki. Hehehe, słodka zemsta. O, myślę, że zasnęłam. Ups. Co? Jak to możliwe? Kochanie, dobrze się czujesz? Chwilka, to nie trucizna. To eliksir miłosny. O, panie Delight. Jestem w tobie zakochana. Kochanie, chcesz posłuchać muzyki? Chwileczkę, potrzebuję twojej wiertarki. Dobrze. Zaraz wszystko zbuduję. Co? Włącz muzykę. Wii, o tak, to nasza ulubiona piosenka. Moja dziwaczka, chodźmy zatańczyć. Jesteś taki romantyczny. Gotowe, możemy już jeść. Usiądź, skarbie. Nasza pizza, a... O nie! Podstępny szczur! Pozbądź się tego! Bardzo chętnie! Gdzie jest? Łap to! Tam! Poszedł tędy! Chwila! Zajmę się tym! Tam! Proszę, łap! Gdzie jest? Nie trafiłeś! Dlaczego przestałeś? Co ty robisz? Nie ruszaj się! Zaczekaj! Gdzie jest? Czy ja ją zabiłem? Słonko! Tak, kochanie. Moja głowa. Przepraszam, kochanie. Właśnie tego potrzebujemy. Zabójcy szczurów. Oczywiście. Tutaj jest. Patrz i ucz się. Rób to, co ja. Wow, to jest takie fajne. Daj mi spróbować. To nie działa. Nie martw się. Potrzebujesz praktyki.
Tatusiu! Tajle mleczne dla moich dziewczyn. Dzięki, kochanie. Słomka. O tak, to nasza ofiara. Na co czekasz? Mam wszystko gotowe. Świetnie, daj mi to. No to zaczynamy. Przywiążę te puszki tutaj. To stara sztuczka. Pst, panie Delight, wszystko jest gotowe. Tam, idę. Co? To. Kochanie, stań na czworakach jak pies. A racja, zapomniałem. A, pies! A to co? Mama, Rota, dokąd idziecie? Witaj, mała dziewczynko. Idziesz z nami. Kochanie! O nie! Gdzie jest nasza córka? Została porwana. Potwory! No, cześć! Witaj w naszym domu. Co? Kim jesteście? Nie chcę tu być. Wielki błąd. Zamknięte? O nie! O tak! Wracaj tutaj! A, co za niegrzeczny kotek! Schowaj pazury! Oto nasz plan! Co? Mamy problem ze szczurami. Złapiesz je. Potem możesz wrócić do swojej rodziny. Mamy umowę? No tak, nie możesz się ruszyć. No dobra, wchodzę w to. O, super. O, rozpoczyna się palec furii. Pospiesz się, to nasz ulubiony program. Oglądasz palec furii. W zeszłym tygodniu nasz paluch brutalnie zniszczył chipsy ziemniaczane. Wow, kocham go. Zobaczmy, czy paluch furii pokona 5 całych chipsów. 5? Nie, 10 całych chipsów. 10? Mowy nie ma. Palcu furii, jesteś gotowy? O tak. Spójrz na to. To dziecinnie proste. 10 chipsów to nic. Palec na zwycięstwo. Ha, pora zabrać się do pracy. Znajdę tego szczura. Aha, zostawił po sobie ślad. I śmierdzące wskazówki. A. Cześć, ludzie. Widzieliście go? Skomentujcie poniżej, gdzie jest teraz. O-o! Tam jest jego dziura. Palec furii! Palec furii! Aha, dopadnę cię. Co? Złamysz. Halo, moja córka zaginęła. Widziałaś ją? Oczywiście. Wejdź do salonu. Mój kotek! Stój! Nie, nie, nie. Spojrzałeś. Wystarczy. Co? Powinienem? Ach, głupi kot. Wiem, co z tym zrobić. Uczyliśmy się tego. Hej, co ty wyprawiasz? Sprawdźmy wszystkie memy z kotami. Olia aluminiowa. Aha, dobrze, zabawne. Dokładnie tak jak na filmiku. Teraz ogórek. Co? Co robisz? Patrz tam. A, niewiarygodne. A, to jest pantofel. A, to nieuczciwa gra. Koniec, wynoś się stąd. Pa, pa. Jesteśmy tacy źli. Użyję przynęty. Wyjdź, gryzoniu. Ha, mam cię. Nie możesz teraz uciekać. Co? To twój portfel? To są twoi rodzice. Ja też tęsknię za swoją rodziną. Mogę się z tobą utożsamić. Dobra? Idziesz do domu. Jesteś wolny. Powodzenia. Zły wybór. Wiesz, co robić dalej. O nie, to źle wygląda. Masz duże kłopoty za wypuszczenie szczura. Co? Teraz wejdziesz do klatki. Nawet nie próbuj uciekać. O nie, proszę, nie. Palec furii! Szybko! Oglądasz palec furii. W tym nowym odcinku sprawdzimy, czy paluch furii poradzi sobie z 10 pomidorkami koktajlowymi.
To będzie niesamowite. Palec wściekłości nie mógł zgnieść pierwszego pomidora. Pierwszy pomidor padł, drugi... Trzeci! Mają moją córkę, pomóżcie mi! Znowu zepsułeś zamek. Co? Musisz najpierw coś zjeść? Dobrze. Oto klucz! Wow, dziękuję. Palec furii! Palec furii! Dobra, wyciągnę moją córkę. Zajmij się tym dwojgiem. Robi się. Nie tak szybko. Dobra, potrzebuję większej marchewki. Idziesz gdzieś? Halo? Moje uszy! Co? Szybko, tato! Zobacz, kto tu jest! Upuścił piłę! Okej, idę z wami. Stój! Dobrze. Siadaj! Ha? Chodźmy! Pa! Nie! Chodźmy, kochanie. Łukasz go. Moja głowa. Mój mały aniołek. Mój malutki. Hej wy, atak witaminowy. To koniec. Nie martw się, kochanie. Uśpię. Super wyszło. Palec furii. Obejrzyjmy. To koniec. Sama stąd wyjdę. Nie, nie mogę. Spróbuję ich uśpić. Też nie mogę. To jest dla ciebie. Dzięki, szczurku. Jesteś prawdziwym kumplem. O tak, udało się. Ha? Chwila. Jestem gotowa do walki. Dawaj, dawaj. Zły kotek, przestań. Oglądaj kreskówki. Patrz, tam jest mysz. Albo skończysz jak twój ojciec. No dobrze. O, mam pewien pomysł. Czy możesz mi pomóc? Zróbmy to razem. Hadzia! Ja! Świetnie! Jesteśmy drużyną marzeń. Podwójne trafienie. A psik! Panie szczurze! Czas zająć się tobą raz na zawsze. Zabij go! O nie! Tato, wstawaj! Gdzie ja jestem? O, szczur! Dzięki za obiad! Nie, tato, to nasz przyjaciel. Wracajmy do domu. O, co się stało? O nie, jestem spóźniona! Hej, wstawaj! Dlaczego mnie nie obudziłeś? Spóźnię się do pracy! Słonko? Detektywie Pikachu, proszę pomóż mi! Dzieciak zaginął! Nie jestem detektywem! Teraz on jest! Detektywie, pomóż! Dzieciak zaginął! Do usług! To stało się właśnie tam! Winda była pusta! Mój synek zaginął! Został porwany! Musisz mi pomóc! Cicho, zaczekaj! Nie nakręcaj się! O-o! Zrób sobie przerwę, tatusiu! Detektyw Pikachu zajmie się tą sprawą. Zbadanie miejsca zbrodni to sprawa na pierwszym miejscu. Nie ma absolutnie żadnych tropów, nieskazitelnie czysto. To fascynujące. Mapa mieszkańców. Cóż. Trochę podejrzane. O, hej ludzie! Jak myślicie, kto porwał Kane'a Juniora? Dajcie znać w komentarzu! Mini Kane zaginął. Cóż, sprawdźmy piętra jedno po drugim. Zaczynając od Catnapa na piątym. Detektyw Pikachu dotrze do sedna sprawy. O co chodzi? Kim jesteś? Co tam? Podejrzany. Jestem detektyw Pikachu. He? Jesteś głównym podejrzanym w sprawie porwania Kane'a Juniora. O czym ty mówisz? Nie przesłuchuj policji, jesteś aresztowany.
Co? No bo... Zapnij to, powiem ci, co się stało. Porwałeś dzieciaka. O, gdybym tylko miał prawdziwe zęby, to byłbym przystojny. Zęby to moje największe marzenie. Już wiem. Kane Junior. Zabiorę mu zęby. Będą moje. O tak. A więc idziesz wyłamać zamek w piwnicy, wyłączasz windę, gdzie utknął mały Kane. W tym miejscu otwierasz drzwi windy i usypiasz chłopca. Zabierasz dzieciaka. Oh yeah. I przygotowujesz się na usunięcie zębów. A nagle słyszysz dzwonek do drzwi, który pokrzyżował ci plany. Trzeba było schować chłopca do szafy i otworzyć drzwi. Powiedz nam, gdzie ukrywasz Kane'a Juniora i co jest w szafie? Co? Gdzie on się podział? Widziałem to na własne oczy! Piekłem ciasto wiśniowe, wszędzie był dżem! Sam sprawdź, detektywie! Ciasto. Teoria obalona. A co powiesz na kawałek? Nie, dzięki. Fiu. A więc detektyw odszedł? Tak. Nie możemy się doczekać, aż wrócimy do naszych niecnych planów. Cóż, następnymi podejrzanymi będą Spider-Manowie. Hej, kim jesteś? Co się dzieje? Dowody są w torbie. Detektyw Pikachu, uśmiech. A? Jesteście oskarżeni o porwanie. Co? Będziemy potrzebować wyjaśnienia. I tak było. Hej, zdejmij maskę. Przemyśl swoje zachowanie. Cicho. Powiem ci wszystko. Auć, gorące. Słonko podano do stołu. Mniam. Co to takiego? Pamięczy zmysł. Dziecku grozi niebezpieczeństwo. Szybko. Idę, słońce. Łap go. Jejciu, jest za ciężki. Moja sieć go nie utrzyma. Ups. Pomocy, otwórz się! Wielkie nieba! Biedne dziecko! Powinniśmy zniszczyć dowody, aby podejrzenie nie spadło na nas. Muszę to skończyć. Pozbyłeś się ciała! Wiem, gdzie jesteś. Do śmieci. Zobaczmy. Co robisz? Właśnie skończyliśmy sprzątać. Aha, widziałem to tutaj. Ups, coś mi się pomyliło. Ta teoria nie jest dobra. Hej, wielkie uszy, wymyślasz to! Przepraszam, muszę iść. A kto to posprząta? Przestań wyrzucać śmieci. Kolejni podejrzani są więc na trzecim piętrze. Złóżmy im wizytę. Ojej, moje przepraszam. Ciało. A, kochanie. Do zobaczenia, Kissy. A ty. Trzymają wizytówkę. Ho, ho, miałem przeczucie. Detektyw Pikachu, uśmiech. Jesteście aresztowani za porwanie dziecka Kane'a. Jesteśmy niewinni. Cicho, powiem ci, co się stało. Byliście najpopularniejsi w okolicy do czasu, gdy pojawił się mały Kane. Kane! Jesteśmy wielkimi fanami. A co z nami? Kane! To nie sprawiedliwe. Uwielbiamy cyfrowy cyrk. Były takie malutkie. Spójrz tu. Cyfrowy cyrk staje się bardziej popularny. Nasze dotowania gwałtownie spadają. Więc co mamy teraz zrobić? Musimy wyeliminować konkurencję. Pomocy! Kochanie, ogarnę to. Nikt nic nie zobaczy. Puść mnie! Nie zrobiłam niczego złego! Oglądalność wzrosła! Dobra robota, pozbędziemy się go. Doskonały motyw. Nie mam wątpliwości, że to wy za tym stoicie. Kurtyna! A? Chwileczkę! To nie jest mały Kane. Pomyłka. Kolejna teoria upadła. A co za pech. Wypadacie z podejrzeń. O, było blisko. Niech to. Zostaje drugie piętro. Przestańcie dzwonić. A co tyle hałasu? Pikachu. Mam dowody. Dobra, zrób zdjęcie do teczki. What? To nic wielkiego.
Naciśnij to. W porządku? Jesteś aresztowany za rzekome uprowadzenie dziecka. Ale nie zrobiliśmy tego! O, to się stało. Próbowałeś otworzyć wyjście, ale to nie zadziałało. Ups, nie chciałem zrujnować cyfrowego cyrku. Co się dzieje? Musicie być w swoich pokojach. Odejdźcie od drzwi. Kane! Właśnie tego potrzebujemy. Jasne. Tak, proszę pana. Dobra, plan jest taki. Złapiemy laskę i będziemy wolni. Nie znowu. Droga wolna. Hej, oddaj laskę, Knypku. Pa, pa. Świetnie, mam ją w łapach. Tak, pospiesz się, Kaufmo. Chwileczkę, wyczaruję dla nas wyjście. Wolność. To załatwiło sprawę. Ups, ktoś idzie. Schowaj do wody. To cała historia. Śledztwo zakończone. Ojej, nie zrobiliśmy tego. Absolutnie nie. Właśnie, że tak. Spójrz na nas. Jesteśmy tacy jak zwykle. Nic się nie zmieniłam. Więc to nie byliście wy? No właśnie. No właśnie. A niech to. Na pewno? No, no tak. A, na Arkeusa. Co się stanie, jeśli zajdę do wody? To znaczy, czy jest szansa? Nie. A, tu nic nie ma. Święte Pokémon, wszystkie teorie obalone. Fiu. O, hej, przepraszam, widziałaś Kane'a Juniora? Trochę niski, ma dużo zębów, nosi czerwoną kurtkę, duże oczy. Obawiam się, że nie. Mój pies! Uratuj ją! O ludzie, proszę pomóżcie uratować mojego szczeniaka. Daj temu filmikowi 50 tysięcy polubień, aby otworzyć drzwi windy. Tak, dobra robota, jesteśmy blisko. Bardzo proszę, jeszcze kilka polubień, błagamy. Moja biedna mała psinka. Chłopaki, jesteście super. A ty jesteś psycholem. W końcu, gdzie jest dzieciak? Hej, pobudka, obudź się. Pomożesz w dochodzeniu? O, kamera monitorująca w windzie. Jak ja to przeoczyłem? Za mną. Co ty wyprawiasz? Cii, zaraz zobaczysz. Podłączanie aparatu do telefonu. Co tak naprawdę się wydarzyło? Drzwi windy są zamknięte. Ale dzieciak rozpływa się w powietrzu. Więc gdzie jest mój syn? Spójrz na to. Synu? Uhu, impreza jest boska, chłopaki! O pomocy, tata idzie. Do zobaczenia, koledzy. Cześć, tato. Mówiłem ci milion razy, że nie możesz bawić się laską. Nie rób tego, tatusiu. Dzięki, detektywie. Musimy poważnie porozmawiać. Sąsiedzi znów hałasują. Dobrze, wróćmy do planu. Potrzebujemy tej dziewczyny. To musi być tutaj. Potrzebujesz pomocy? Biedronko! Hej, chłopcy! Chcecie się pobawić? E? Jojo! Złapała mnie! Słodkich snów! Wystarczy dymu! To nie fair! Biedny kot! Nie lubisz odkurzaczy! Paskudny robak! Przesadziłaś! Ojej! O, moja głowa! O, kochanie! A ty jesteś najpiękniejszym stworzeniem na świecie? Kocham cię! Ej! Dzięki za jojo! Kolego, powinniśmy już iść, chodź! Idź do domu. Jest taka oszałamiająca, moja wymarzona Biedronka.
muszę coś z tym zrobić. Kocham każdą czarną kropkę na tobie. Twoje fioletowe warkocze doprowadzają mnie do szału. Hej, stary, obudź się! Oszalałeś na punkcie tej miłości! Biedronka? A? O, moja miłość! Nie! Tutaj! Moje serce na zawsze należy do ciebie! Księga mojej miłości! Zrobię dla ciebie ołtarz miłości, Biedronko! Jesteś moją boginią! Catnap, co ty robisz? Jestem zakochany po uszy! To może być zaklęcie miłosne. O, potrzebujesz przekąski. Oto karma dla kotów. Uwielbiasz ją. O, Biedronko. Wszystko w porządku? Masz gorączkę. Co? Gorączka miłości. Dobra, kocie. Patrz, to jest nasza misja. Pamiętasz? Zęby mleczne. Biedronka ma naprawdę ładne zęby. Chodź. Patrz, nasz podstępny plan dentystyczny. Kradniemy zęby dzieciom i rozdajemy je wszystkim bezzębnym zwierzętom. Chodź, Catnap. Opamiętaj się. Na miłość boską. Miłość, miłość, miłość. Yes. Kocham Biedronkę. Czy mógłbyś przestać? Odpuść już! Auć! Co? Okropny robak, zniszczę ją! Chodźmy po zęby! Catnap, wróciłeś! Dość tych kochanych gołębi, chodźmy zabrać dzieciom zęby! Zaczynajmy! Tak! O, zabawka! Chwileczkę, dokąd zmierzasz? Podejdź bliżej, słodka. Bu! Hej, trzymaj ją mocno! Dobra robota! Wrócili! Bezdomne zwierzęta? Chcemy to dziecko! Robi mi się niedobrze! Auć! Wolność! Au, to bolało! Przepraszam, stary, nie o to mi chodziło. Moja głowa. O, Biedronko, moja miłości. Porozmawiajmy o planie. Ty zajmiesz się psem, ja zajmę się kotem. Mój słodki kotek. Trzymaj łapy przy sobie, to moja dziewczyna. Nie, Dogday, sam się tym zajmę. A? Dość! Czas ich rozdzielić! Wystarczy, chłopcy! To jest twoje! Pocałunek? Zabieraj swojego kota! Ja chcę mojego! Walczmy, szczeniaku! Biedronko, dawaj! Biedronko, jesteś niesamowita! Biedronko! Ha? Po kogo stronie jesteś, bracie? Ups, mój błąd! Robaku, potrzebujesz chwili wytchnienia! Auć! O-o! Tak, mała, idziesz do worka! O nie! No tak! Proszę, nie! Nie chcę wracać do worka! Wiesz, a co mi tam? Wypuszczę cię tylko wtedy, gdy ten film zdobędzie 50 tysięcy polubień! Ludzie, polubcie ten filmik! Proszę bardzo! Chodźmy do domu, stary! Biedronko! Jejku, mam złamane serce! Łap ich! Za nimi! Biedronko! Dobrze. Miau! To moje miejsce! Odchodzę! O, moja Biedronka! Nie zdążyłem się nawet z nią pożegnać.
Romeo, mam cię dość. Jaki jest kod dostępu? Żadnego podglądania, wracaj tam. A ty, chodź. Moja biedronka jest taka piękna. Zmęczyłem się. Co się dzieje? Udowodnię moją miłość do niej. Pewnego dnia będziemy mieli dzieci. Biedronka i Katnap, słodkie małe kocięta. Ha? Wiemy, co się z tobą dzieje. Zróbmy zęby. A, będziemy jeść. Nie. Siadaj. Dlaczego? Usiądź mocno i bądź cicho. Masaż sprawi, że zęby mleczne będą szybciej wypadać. O, podoba mi się. Świetnie, chcę jeszcze. Zęby nie wypadają? Ojejku. Dość masażu. Wiem, czego potrzebujesz. Przekąski. O tak? Tak się składa, że mam rogonika. Ten jest zbyt gąbczasty. Tu jest? Auć! Nieświeży rogalik. Świetnie. Pyszne! A, znaczy dlaczego? Co mam teraz zrobić? W nogi! Wybijmy je cegłą. A! A? Dokąd się wybierasz? O, to hasło. Ale nie pamiętam go. Ludzie, napiszcie hasło w komentarzu. Proszę. Nie uciekniesz. Gdzie ona jest? O, moja miłości, pojawiłaś się. Co? Wystarczy. Auć! Co ty robisz? Zapraszam cię na kolację. Szklanka mleka? A, dzięki za pomoc. Na litość boską. Zgadza się, wazon. Idealny dla twoich kwiatów. Uroczy. Wystarczy. Czy mogę z tobą zatańczyć? Co tu się dzieje? Taniec? Co robisz? Hej, ludzie! Auć, moja głowa! Ty zdradziecki robaczku! Rozumiem! Nie, przestań! Moja ukochana biedronko! Więc kto jest teraz zakochany? Psie, przegrałeś! Niezupełnie! Biedronko! O! Zniszczę cię, robalu! Uważaj! O, to naprawdę bolało! Biedronka! Biedronka! Biedronko, zakochałem się w tobie! Chwileczkę! Proszę, powąchaj trochę pieprzu, kolego. Masz kłopoty. Moja ukochana. A psik, wypadł mi ząb. Jesteś skończona. Niesamowite. Mój skarb. Oddaj to, to jest moje. Papa, przegrywy. Nie oddam ci tego, oddaj to. Co zrobiłeś? Głupi pies, pozwoliłeś odejść naszemu skarbowi. O, czy to właśnie wpadło mi na kolana? Dar z niebios? Gdzie to jest? Gdzie jest mój ząb? Wszystko w porządku? Muszę poszperać w śmietniku. Hej, zębie, gdzie jesteś? Tu jest. Jest moje. Pierwszy to znalazłem. Oddawaj. Nienawidzę mieszkać na wysypisku. Dobrze, możesz zabrać ości ryb. Mam coś lepszego. O-o! Zjemy wykwintną kolację. Chwileczkę! Po mnie jest poszukiwana. Co? Nie ma nikogo. O-o! Hej, widzieliście pomni? Nie, nie mam pojęcia, o czym mówisz.
Co to jest? A, burczy mi w brzuchu. Najwyraźniej konserwy były złe. Powąchaj to. Oj, to jest obrzydliwe. Kochanie, nadal tam jesteś? Ekstra, wracajmy do domu.